Ruch TV. Oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. Zaczynamy rundę rewanżową. Czas na szpil. Nasz program zaczynamy od miłego jubileuszu, jaki w sobotę obchodził Tomasz Foszmańczyk. W spotkaniu z GKS-em Tychy kapitan ruchu zaliczył swój 150. występ w barwach niebieskich. No tak, sam wiesz, że mocno się zdziwiłem, że to tak szybko zleciało, bo gdy mi napisałeś o tym, to byłem zdziwiony i nie sądziłem, że to już stopień kolejna 50, można powiedzieć, bo dopiero co na fecie z okazji awansu z trzeciej do drugiej ligi. Miałem ten jubileusz setnego meczu, teraz minął praktycznie cały sezon w drugiej lidze, uwieńczony awansem, więc tym bardziej się z tego oczywiście cieszyłem. Kolejna 50, na pewno powód do satysfakcji. Tomasz Foszmańczyk trafił na Cichą w 1999 roku, w wieku zaledwie 13 lat. Latem 2003 roku zadebiutował w pierwszej drużynie niebieskich, wchodząc z ławki w pucharowym meczu z Koroną Kielce. No, zupełnie inny świat i ten piłkarski, i ten, który nas otacza, ale same moje początki oczywiście, myślę, jak każdego młodego chłopaka, który wchodzi do ruchu, to duża sprawa, duża nerwowość i taka satysfakcja z racji tego, że dołącza się do pierwszej drużyny z takimi nazwiskami, jakie wtedy siedziały w szatni, czy Krzysiu Bizacki, czy Mariusz Śrutwa, Edward Ceco, także Malina. Też wtedy już był w drużynie, później kolejny raz wrócił, także no, na pewno duża sprawa i duże przeżycie dla młodego chłopaka. Fosa odszedł z ruchu w 2006 roku, a koszulkę z Erką ponownie założył po blisko 13 latach. Po powrocie został liderem zespołu, z którym w roli kapitana świętował dwa awanse. Z trzeciej do drugiej i z drugiej do pierwszej ligi. Kończący się powoli piłkarski rok 2022 już teraz śmiało możemy uznać za bardzo udany dla Ruchu Chorzów, ale wszyscy przy Cichej za cel stawiają sobie zwieńczenie tego dobrego roku zwycięstwem w sobotnim spotkaniu ze Skrą. No akurat jesteśmy po analizie Skry przed chwilą i właśnie takimi słowami gdzieś tą analizę zakończyliśmy. Doskonale wiemy, że wszyscy oczekują tego zwycięstwa. Z drugiej strony też my, patrząc na te nasze wyniki, które są w tej lidze, no, świadczy to o tym, że tu naprawdę z każdym jest ciężko i to nie ma znaczenia, czy ktoś jest z góry tabeli, czy ktoś jest ze środka, czy ktoś jest z dołu, bo naprawdę o każde punkty jest ciężko. Mało takich spotkań, które są gdzieś wyraźnie na jedną, na drugą stronę. Także tutaj też należy spodziewać się takiej zdyscyplinowanej, skomasowanej obrony ze strony Skry, tak jak grają dotychczas, trener preferuje tą grę, tak jak to wygląda u nich cały czas i nie będzie inaczej tutaj, nawet patrząc na ostatnie spotkanie ze Stalą, czy wcześniejsze z Katowicami u siebie, przegrane 1-0 po wyrównanych jakichś tam końcówkach, gdzie nawet Skra powinna strzelać bramkę. Nie będzie łatwo, jeśli znowu kolejny raz to powtarzamy, jeśli my jako zespół, jeśli my jako drużyna, jako też poszczególne indywidualności nie wywiążemy się ze swoich zadań, jeśli ta nasza postawa nie będzie na tyle dobra, żeby potwierdzić dobrą dyspozycję z ostatnich spotkań, no to będziemy się strasznie męczyć i różnie się to spotkanie może zakończyć. Niemniej, tak jak powiedzieliśmy na wstępie, na pewno chcemy tam zagrać o 3 punkty. Nie wyobrażam sobie innego nastawienia. Zawsze, gdy Skra gra, bo Skra jest bardzo dobrze zorganizowana, całą drużyną bardzo dobrze broni i to nie są na pewno łatwe mecze. To, że teraz mają serię porażek, za bardzo bym tego nie brał jakoś do siebie, bo oczywiście każdy mecz można na różne sposoby gdzieś tam rozbijać, ale ja bym tutaj absolutnie Skry nie lekceważył. Grają na pewno dużo lepiej niż pokazują to wyniki i też ostatni mecz ze Stalą Rzeszów grali, myślę, że tak jak chcieli, bardzo skomasowani w defensywie i czekając na swoje okazje z kontrataku. Stal Rzeszów, która przez wielu jest bardzo chwalona za swoją grę, za swoje poczynania, miała bardzo ciężką przeprawę. Strzelili jedną bramkę po bardzo ładnym strzale z dystansu, więc tych sytuacji wydaje mi się, że za dużo nie mieli i myślę, że na to też będzie liczyła Skra w meczu z nami. My musimy
zagrać bardzo dobrze, tak jak przed tygodniem, wykorzystywać więcej sytuacji. Myślę, że powinniśmy się cieszyć ze zwycięstwa. Wyczuwa się pewną analogię do tego, co się działo rok temu, bo też zespół Bełchatowa miał swoje problemy, tak jak Skra w tym momencie, i też organizacyjne. Ten sam stadion, jedziemy w podobnym okresie, więc mamy zamiar przywieźć z tamtego terenu 3 punkty, a nie tak jak ostatnio. Niestety nie udało nam się wygrać. Na mecz ze Skrą zwiększa się rywalizacja o miejsce w linii defensywnej niebieskich. Po pauzie za kartki do gry może wrócić Maciej Sadlo, którego zabrakło w Tychach. Po spotkaniu z GKS-em powiększyło się grono zagrożonych pauzą. Dla Daniela Szczepana, Jakuba Piątka i Remigiusza Szywacza potencjalna kartka obejrzana w meczu ze Skrą wykluczy ich z inauguracji rundy wiosennej. Jedynym zawodnikiem Ruchu z przeszłością w Skrze jest Mikołaj Kwietniewski. 23-letni pomocnik spędził w Częstochowie cały poprzedni sezon, po czym trafił do Ruchu. Jak Miki wspomina pobyt pod Jasną Górą? Na pewno pozytywnie. Rozegrałem dużo spotkań i gdzieś złapałem dużo minut. Pokazałem też się na poziomie pierwszej ligi, gdzie myślę też, dlaczego tu trafiłem do Ruchu Chorzów. Ogólnie, no tak jak powiedziałem, dobry mój okres. Jeżeli drużyna nie wygrywa, a wręcz no, przegrywa 8 meczy z rzędu, no nie jest to pozytywna i łatwa sytuacja dla całego klubu i otoczenia. No ale też jest to sport, więc cóż, no, są teraz w takiej sytuacji no i muszą się też z tego wygrzebać. Myślę, że jest bardzo dużo determinacji w nas i chęci wygrania tego spotkania. Gdzieś nawet w kontekście tabeli jest to dla nas bardzo ważny mecz i tak jak trenujemy i dobrze trenujemy, no to zrobimy wszystko, żeby ten mecz wygrać. Na półmetku sezonu Ruch zajmuje 3. miejsce w tabeli Fortuna pierwszej ligi z 3 punktami straty do liderującego ŁKS-u. Jak to mówią, apetyt rośnie w miarę jedzenia. Po remisie z GKS-em Tychy, ale też po kilku poprzednich spotkaniach, trener i piłkarze mówili o niedosycie. Zapytaliśmy, czy to uczucie nadal jest obecne w szeregach niebieskich. To, że my mamy niedosyt, to tak samo mogą inne drużyny powiedzieć. Ja patrzę na nasz potencjał, na nasze możliwości. Patrząc na nasz zespół, oczywiście każda runda się kończy, każdy sezon się kończy i wspominasz spotkania, w których mogłeś wygrać, w których mogłeś dociągnąć zwycięstwo, ale oczywiście, że takie analizy, one nie mają najmniejszego sensu, bo na boisku jest przeciwnik, który ma takie same założenia jak my, podobne, też chce wygrać, też gra do końca i tutaj ocenianie tego tylko przez pryzmat nas, że nam się coś należy, bo my jesteśmy wyżej, nam się nic nie należy. My musimy w każdym spotkaniu to potwierdzać. I jeśli my doszliśmy do momentu, że my teraz remisując spotkanie na wyjeździe i my mamy niedosyt, no jaki my możemy mieć niedosyt? My gramy, chcemy grać, chcemy wygrywać, nie zawsze się udaje. Nie zawsze udaje się zrealizować też swoje plany. Remisujemy, nie przegrywamy i jeśli ktoś tutaj oczekiwał, że my będziemy wszystkie spotkania wygrywać, to ja już kiedyś tutaj powiedziałem, że nie jesteśmy takim zespołem na dzień dzisiejszy. Nasz sobotni rywal przeżywa ostatnio trudny czas. Skra przegrała 8 ostatnich spotkań i wylądowała w strefie spadkowej. Ostatni raz Skra cieszyła się ze zwycięstwa na początku września, gdy wygrała na wyjeździe z Resowią. W kolejnych 8 spotkaniach częstochowianie nie zdobyli ani jednego punktu i strzelili zaledwie 2 gole. Przy Cichej zdają sobie jednak sprawę, że czeka nas trudny mecz. Skra potrafi sprawić rywalom wiele kłopotów, o czym przekonali się już niebiescy, gdy na inaugurację sezonu drużyna trenera Jakuba Dziółki wywiozła z Chorzowa 1 punkt. Skra w tych meczach gra właśnie w taki sposób, że broni często całym zespołem na swojej połowie i jest bardzo ofiarna w tym, co robi. Natomiast no, wtedy nie strzeliśmy bramki. W tych ostatnich meczach Skrze idzie troszkę gorzej, bo broni się, ale nie zawsze się jej to udaje i jest po 8 porażkach z rzędu, co na pewno jest trudnym momentem dla tego klubu i teraz przyjeżdżamy my. Z doświadczenia wiem, że, bo miałem taką dokładnie sytuację, 4 mecze chyba na jesień, 4 na wiosnę, też 8 porażek i przedmecz, który wszystko zmienił. Także każdy mecz to jest inne rozdanie i zawodnicy wierzą w to, że są w stanie w kolejnym meczu zagrać na 0 z tyłu, a coś strzelić, a tym bardziej, że Skra potrafi to robić, potrafi bronić i myślę, że wiary im nie zabraknie.
W ligowej rywalizacji naszym sobotnim przeciwnikom nie pomaga fakt rozgrywania domowych spotkań poza swoim stadionem. Już w poprzednim sezonie kameralny obiekt w Częstochowie nie spełniał wymogów licencyjnych Fortuna pierwszej ligi i Skra musiała grać w roli gospodarza na terenie kolejnych rywali lub w Bełchatowie. Wkrótce ma się to jednak zmienić. Przy Loretańskiej trwają bowiem intensywne prace modernizacyjne. Powrót do domu z pewnością ułatwi częstochowianom walkę o utrzymanie. Zanim to jednak nastąpi, Skra podejmie niebieskich na stadionie GKS-u Bełchatów. Meczu Skry z Ruchem nie zobaczycie w telewizji. Boiskowe wydarzenia będzie można obserwować jedynie w internecie, m.in. w formule pay-per-view. Cena dostępu do transmisji wynosi tylko 10 zł, a jeśli zakupu dokonacie poprzez specjalny link zamieszczony w opisie filmu, część z tej kwoty zasili konto naszego klubu. Zachęcamy do oglądania i wspierania Ruchu. Przed nami już ostatnia w tym roku seria gier Fortuna pierwszej ligi. Zobaczmy, do jakich pojedynków dojdzie w 18 kolejce. Ciekawie będzie już w piątek, kiedy to do Katowic zawita lider z Łodzi. Zanim niebiescy wybiegną na boisko w Bełchatowie, będziemy zaglądać do Gdyni, gdzie Arka podejmie Podbeskidzie. W niedzielę druga w tabeli Puszcza uda się do Łęcznej, a czający się za plecami Ruchu Chrobry zmierzy się na własnym terenie ze Stalą. Niebiescy na pewno spędzą zimę w czołówce tabeli. W zależności od wyniku meczu ze Skrą, ale także rozstrzygnięć w innych spotkaniach, może to być pozycja czwarta, trzecia, druga, a nawet pierwsza. Różnice między kolejnymi zespołami są niewielkie, co przede wszystkim widoczne jest na granicy strefy barażowej. Całki czas i notypujemy te minuty. Ale dzisiaj zmiana. Ostatnio był grzech u trenerów i pokazali mi fest ciekawe statystyki Daniela Szczepana. Wiecie, to że Szczepek jest harpagan i na szpilplacu dowóz siebie wszystko to wiemy, ale wetna się, że nie wiecie, że stoczył on najwięcej pojedynków ze wszystkich futbalerów we całej lidze. No to piszcie w komentarzach, wela tych pojedynków było. W to będzie najbliżej dostowo pakiet gryfnych gadżetów. Czas na szpil!